W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stemus juxta crucem cum Maria Matre Jesu, cuius animam doloris gladius per transivit. Stańmy przy krzyżu z Marią, Matką Jezusa, której duszę miecz boleści przeniknął. Uroczystość siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny. Obchodzimy ją dzień po wczorajszym święcie podwyższenia Krzyża Świętego. Maryja stała u stóp krzyża, na którym wisiał Pan nasz Jezus Chrystus. Ta chwila najboleśniejsza w jej życiu była już przepowiedziana przez Symeona, gdy prorokował o mieczu boleści, który miał przeszyć jej serce. Maryja, współodkupicielka świata, złączyła się najbliżej ze wszystkich istot z ofiarą swego Syna. Żadne serce tak nie wczuwało się w boleść Chrystusa, jak serce Maryi. U stóp krzyża stała się królową męczenników. Chociaż nie przelała swojej krwi, przez swoje współcierpienie z Jezusem dała świadectwo prawdzie. Kościół dwa razy obchodzi pamiątkę tej bolesnej chwili podczas okresu męki pańskiej, aby uczcić rolę, jaką Maryja spełniła w dziele odkupienia, oraz 15 września, aby dać nam sposobność wyrażenia naszego współczucia. Kościół łączy się dzisiaj z męką Maryi i rozpamiętuje z czcią jej boleści, żeby osiągnąć błogosławione skutki męki Chrystusa i Jego Matki. Święto dzisiejsze rozpowszechnił papież Pius VII w 1817 roku, gdy sam cierpiał prześladowanie od możnych tego świata. Święto siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny. Siedem boleści Najświętszej Maryi Panny. Boleść pierwsza, proroctwo Symeona. Boleść druga, ucieczka do Egiptu. Boleść trzecia, zgubienie Pana Jezusa. Boleść czwarta, spotkanie na drodze krzyżowej. Boleść piąta, ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Boleść szósta, zdjęcie z krzyża. Boleść siódma, złożenie do grobu. Polecajmy się dzisiaj Matce Bożej Bolesnej i prośmy, aby nas wprowadziła głębiej w tajemnicę swoich i Syna swojego boleści, cierpień. Polecajmy się dzisiaj Matce Bożej Bolesnej i prośmy, aby nas prowadziła do przyjęcia bez zastrzeżeń słowa Zbawiciela skierowanego do wszystkich. Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech idzie za mną. I polecajmy się dzisiaj Matce Bożej Bolesnej i prośmy, aby nas prowadziła do pokornego uczczenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, w której uobecnia się Chrystusowa Ofiara Golgoty. Przypomnijmy w dzisiejsze święto katolicką naukę o Najświętszej Ofierze Mszy Świętej. W katechizmie świętego Piusa X czytamy: czy Przenajświętszy Sakrament jest tylko sakramentem? Przenajświętszy Sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą ofiarą Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana Bogu
przez ręce jego kapłanów. Na czym polega ofiara jako taka? Ofiara jako taka polega na ofiarowywaniu Bogu pewnych rzeczy widzialnych oraz na zniszczeniu ich w jakiś sposób dla uznania najwyższej władzy Boga nad nami i nad wszystkimi rzeczami. Jak nazywana jest ofiara Nowego Testamentu? Ofiara Nowego Testamentu jest nazywana mszą świętą. Czym jest więc msza święta? Msza święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. Czy ofiara mszy świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa? Ofiara mszy świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiarowuje się przez ręce swych kapłanów na naszych ołtarzach. Ale co do sposobu dokonywania, ofiara mszy świętej różni się od ofiary krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji. Jaka różnica i jaka relacja zachodzi pomiędzy ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową? Pomiędzy ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica i relacja, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją krew i zdobywając zasługi dla nas. A na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiarowuje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci. Na czym polega inna relacja ofiary mszy świętej i ofiary krzyżowej? Inna relacja ofiary mszy świętej i ofiary krzyżowej polega na tym, że ofiara mszy świętej przedstawia w sposób widzialny wylanie krwi przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, gdyż mocą słów konsekracji ciało naszego Zbawiciela staje się osobno obecne pod postacią chleba, a jego krew pod postacią wina. Chociaż mocą naturalnego połączenia i unii hipostatycznej żywy i prawdziwy Jezus Chrystus jest obecny pod każdą z postaci. Czy ofiara krzyżowa nie jest jedyną ofiarą Nowego Testamentu? Ofiara krzyżowa jest jedyną ofiarą Nowego Testamentu, gdyż tą ofiarą Pan nasz Jezus Chrystus przebłagał sprawiedliwość Bożą i wysłużył nam wszystkie potrzebne łaski, a więc ze swej strony w pełni dokonał naszego odkupienia. Zasługi te są nam wszakże udzielane za pomocą środków ustanowionych przez Niego w Jego Kościele, wśród których znajduje się ofiara mszy świętej. W jakim celu sprawowana jest zatem ofiara mszy świętej? Ofiara mszy świętej składana jest Bogu z czterech powodów. Aby oddać Bogu należną cześć i dlatego zwana jest ofiarą hołdu, aby podziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa i dlatego zwana jest ofiarą eucharystyczną, czyli dziękczynną, aby przebłagać Boga i zadośćuczynić za nasze grzechy oraz aby wspomóc dusze w czyśćcu cierpiące. I dlatego
zwana jest ofiarą przebłagalną, aby wyprosić u Boga wszystkie łaski, które są nam potrzebne, i dlatego zwana jest ofiarą prośby. Kto w istocie składa Bogu ofiarę mszy świętej? Pierwszym i głównym ofiarnikiem we mszy świętej jest Jezus Chrystus, a kapłan jest sługą, który w Jego imieniu ofiarowuje tę samą ofiarę wiecznemu Ojcu. Kto ustanowił ofiarę mszy świętej? Ofiarę mszy świętej ustanowił sam Jezus Chrystus, gdy ustanowił przenajświętszy sakrament i powiedział, że ma być sprawowany na pamiątkę Jego męki. Komu składana jest ofiara mszy świętej? Ofiara mszy świętej jest składana samemu tylko Bogu. Skoro ofiara mszy świętej jest składana samemu tylko Bogu, to dlaczego tak wiele mszy jest sprawowanych na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych? Msza sprawowana na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych jest zawsze ofiarą składaną samemu tylko Bogu, a powiada się, że jest ona odprawiana na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych, aby podziękować Bogu za Jego dary, których udzielił tym świętym, a także aby za ich pośrednictwem otrzymać od Boga większą obfitość łask, których potrzebujemy. Kto ma udział w owocach mszy świętej? W owocach mszy świętej ma udział cały Kościół, ale korzysta z nich zwłaszcza kapłan i ci, którzy biorą udział we mszy, gdy jednoczą się z kapłanem. Ponadto szczególny udział mają ci, w intencji których msza jest odprawiana, czy to żywi, czy też umarli. Drodzy wierni, w czasach, w których żyjemy, w bardzo trudnych czasach, kiedy oficjalnie zakazuje się składania Panu Bogu Najświętszej ofiary mszy świętej, w czasach, kiedy w oficjalnych strukturach kościelnych krzewi się jawnie błędy wierze katolickiej przeciwne, w czasach, kiedy całe społeczeństwa porzucają wiarę i odchodzą od Kościoła, my razem z Maryją, Matką Bolesną, z wielką pokorą pozostańmy wierni. Bądźmy blisko Chrystusowego krzyża, bądźmy blisko katolickiego ołtarza, bądźmy blisko Najświętszej ofiary mszy świętej. Przybywajmy, jeśli tylko możemy, często, wielkodusznie, codziennie. Kochajmy krzyż, kochajmy katolicki ołtarz, kochajmy Najświętszą ofiarę mszy świętej. Bądźmy pokorni, gorliwi, poważni, wierni. Za wzorem Matki Bolesnej wytrwajmy przy krzyżu, przy katolickim ołtarzu, przy Najświętszej ofierze mszy świętej. Matko Bolesna, przyczyń się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.